Zastanawiam się, dlaczego w Dąbrowie Górniczej godzimy się na byle jakie znakowanie dróg. Bo co by nie mówić, znakowanie dróg w Dąbrowie jest zrobione byle jak. No, totalnie na odczepnego, bez żadnego pomysłu. Nikt nad tym nie panuje, jak te drogi są znakowane. I kolejnym przykładem takiego bezmyślnego, głupiego, byle jakiego znakowania dróg jest oznakowanie poziome na wiadukcie nad drogą S1 w ciągu ulicy Podlesie. Super, że w końcu to oznakowanie się pojawiło. Tylko czy naprawdę ta linia ciągła tutaj musi być cały czas? Okej, zgódźmy się, niech ona tak zawsze, z tego co pamiętam, było, że przez cały wiadukt ta linia tak była. Ale ja teraz chciałbym zawrócić. Będę zawracał, jadąc od Strzemieszyc, od Myśliwskiej i od Lasek, będę chciał zawrócić tutaj na zjeździe w kierunku Cieszyna. Ustawiam się na lewym pasie. Mam ogromne skrzyżowanie. Powinienem móc to zrobić tu. I co mam? I przed oczami mam, proszę bardzo, piękną, ciągłą linię. Jak ja to mam teraz zrobić, żeby się zmieścić na lewy pas? Czy ktoś się nad tym kiedykolwiek zastanowił? Ja muszę w tym momencie złamać przepisy i wjechać na prawy pas. I okej, ja to mogę zrobić. Są przepisy, które nam pozwalają na to, abyśmy, jeżeli gabaryt samochodu i tak dalej, to możemy to naruszyć. Ale czy naprawdę to musi być tak, że musimy aż tak gdzieś wykorzystywać luki w przepisach, aby w tym miejscu zawrócić? A przecież tutaj to są miejsca bardzo często wykorzystywane, chociażby w czasie egzaminu. Jak taki świeżutki, młody kierowca ma taki manewr wykonać? Ma to zrobić na pamięć, my na to pozwalamy. Jest to rewelacyjne miejsce dla egzaminatorów, aby zapewniać spore środki do kasy WORD-u. Z tej strony jest troszeczkę lepiej, bym powiedział, czyli zawracanie na tym miejscu, gdzie jest zjazd w kierunku Częstochowy, bo lepiej to widać z daleka. I mogę w ten sposób, mogę zgodnie z przepisami tutaj ten manewr wykonać. Ale jadąc właśnie od Myśliwskiej Lasek, nie jestem w stanie wykonać manewru zawracania zgodnie z przepisami. A wystarczyłoby więcej tej linii przerywanej, troszeczkę więcej, troszkę z głową to zrobić, troszkę pomyśleć. Czy naprawdę urzędnik z Dąbrowy Górniczej, pracownik MZUM-u, pracownik firmy, która wykonuje malowanie, to aby to robić w Dąbrowie, to trzeba być jakimś... No nie wiem, ja tego nie potrafię zrozumieć. Spróbujemy teraz zawrócić zgodnie z przepisami od tej strony. Czy mi się to uda? Czy się tutaj w ogóle zmieszczę? No przecież to jest totalny bezsens. I teraz, chcąc zawrócić, blokuje cały ruch, blokuje te pojazdy chcące jechać na trasę. No dla mnie to jest kompletnie bez sensu. No z czego wynika to zatrzymanie? Czy naprawdę te linie nie mogłyby być tak jak są poprowadzone z tej strony, że już tutaj, wykonując to zawracanie, jak chce wykonać ta nauka jazdy, to tu już są linie przerywane. Naprawdę nie można było w przeciwnym kierunku troszkę dalej na skrzyżowaniu tych linii przerywanych poprowadzić.
myślę, że nie byłoby to jakimś ogromnym problemem. A byłoby jasno, czytelnie i przejrzyście.